te całe dwa lata bezprawia, to łamanie naszego prawa, zamykanie naszych firm, szkół, zamykanie knajp, restauracji, zamykanie ludzi w domach, to było robione całkowicie bez legalnej podstawy prawnej, ponieważ taką formalną podstawą prawną to była ta specustawa covidowa sprzeczna z konstytucją, do której potem wypuszczano sprzeczne z nią rozporządzenia, do której wypuszczano jakieś slajdy, które potem nawet nie stawały się rozporządzeniami, cyrk i bałagan. I że my jako pierwsi od samego początku wiedzieliśmy, jaki to będzie przekręt i jako pierwsi, pomimo olbrzymiego nacisku opinii publicznej, olbrzymiego nacisku mediów, od samego początku, od pierwszego dnia mówiliśmy, że ta ustawa nie powinna być przegłosowana, że jest niekonstytucyjna, że jest nielegalna, że daje za duże uprawnienia rządowi. Ministrowi zdrowia przede wszystkim. I co potem zrobili? Przegłosowali, wykorzystali te uprawnienia, narobili nam mnóstwo problemów, a teraz, co jest najbardziej skandaliczne, inne partie opozycyjne, przed Platformą Obywatelską, atakują Prawo i Sprawiedliwość za to, że PiS wykorzystywał narzędzia, które sami dali mu do ręki.